Okej, to zmieniając nieco temat, jesteśmy znajomymi również na Facebooku i tam kiedyś pojawił mi się twój komentarz, to znaczy, że skomentowałeś u pana Janusza Palikota i z tego komentarza wynikało, że tak nie do końca wierzysz w te alkohole, które tam są produkowane, reklamowane. Pytałeś chyba publicznie, czy można to zaszorcić? Coś takiego napisałeś. Tak, bo jakby z takich wstępnych obliczeń, tam są beczki Palikota, on oferuje inwestycje w te beczki, jakąś stopę zwrotu, no ale teoretycznie można by zawrzeć taką operację arbitrażową shorta, ponieważ on chyba tam, nie pamiętam dokładnie tych wyliczeń, więc jak coś, to niech mnie w komentarzach ktoś poprawi, bo to było robione, jakby ten komentarz był robiony tak na szybko, ale wynikało z tego, że jest duża różnica pomiędzy, że można by było w tej chwili kupić 3-letnią whisky z tymi samymi parametrami co Palikot, odkupić od kogoś jego kontrakt i go sprzedać, a następnie po 3 latach dostarczyć to samo i zgarnąć od razu premię z tego tytułu, nie? Bo to, co on oferuje, można kupić na rynku w tej chwili o wiele niższej cenie niż w tej, którą podał. Ale marketing dookoła ma świetny. Jak Palikot pije wódeczkę na śniegu z jakiejś deseczki, w jakiejś takiej krymce, czy nie wiem, jak to się nazywa, taka czapka, no to wygląda fantastycznie. No, dla mnie to jest mistrz marketingu i takiego na przekonywania. No. W ostatnich miesiącach... Ale skasowali mi ten komentarz, nie? A potem przywrócili, no bo on miał chyba 500. No i akurat on był tyle śmieszny, że jest takie powiedzenie, czy można to zaszorcić, nie? No. I wszyscy jakby od tam roku, bo kiedyś pierwszy raz tak chyba powiedziałem i potem to gdzieś się ukuło w środowisku, jest takie powiedzenie, jeśli w coś nie wierzysz, no to mówisz, czy można to zaszorcić po prostu gdzieś, nie? No ale chyba nie można, nie? Chociaż uważam, że dałoby się na tym, z tego arbitrażu pomiędzy różnicą ceny whisky już w tej chwili nabytą 3-letnią, a 3-letnią zarobić przynajmniej 50% premii, nie?